Kolejny punkt naszych obrad, proszę Państwa. Również rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku nr 1488 w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 statutu miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1488 minął termin zgłoszenia autopoprawek, a termin zgłoszenia poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakresie terminu do przewodniczącego prowadzącego obrady. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 12 łamane przez 130 łamane przez 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadania przestrzennego dla obszaru Skoczowice Uzdrowisko oraz przyjęcie i ogłoszenie ujednoliconego rysunku miejscowego planu zadania przestrzennego obszaru Skoczowice Uzdrowisko. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1488, tryb jednego czytania, referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska-Michniak. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Celem tej uchwały jest również ułatwienie posługiwania się uchwałą w związku z wprowadzeniem do niej licznych zmian związanych z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skoczowice Uzdrowisko. Zgodnie z artykułem 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Jeżeli liczba zmian w uchwale jest znaczna i posługiwanie się tekstem może być utrudnione, ogłasza się tekst jednolity. I to ma miejsce w tym przypadku. Sporządzenie tekstu jednolitego aktu normatywnego nie wywołuje zmian treściowych, merytorycznych w tym akcie. Komisja Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w dniu 21 października. Projekt nie był prezentowany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiska Rady Miasta Krakowa. Proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 12 łamane przez 130 przez 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Skoczowice Uzdrowisko. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. W trybie statutowym do projektu nie została zgłoszona autopoprawka. W tej sprawie pozytywną, jak już wspomniała wprowadzająca, pozytywną opinię wyraziła Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję radnych. Bardzo proszę, kto z państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem proszę państwa, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła czytanie projektu według druku nr 1488 wraz z załącznikiem stanowiącym obwieszczenie Rady Miasta Krakowa. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono poprawek, odbędzie się głosowanie w bloku głosowań, ale jest tu jeszcze prośba. Rozumiem. Czyli proszę państwa, pierwszą część, można powiedzieć, naszych porządku obrad wyczerpaliśmy.